Witam. To będzie taki krótki dziennik. To jest mój ostatni dzień w Barcelonie. Od jutra będę już w podróży powrotnej. Dlatego postanowiłem nie cisnąć dłużej w hostelu i wynająłem coś, gdzie jest trochę więcej miejsca. Teraz już wiem, jak się czuł Kevin, kiedy został sam w domu. Jednak po łóżku skakał, nie będę, by zapłacił 300 euro depozytu. Okej. Okay. Jadę do sklepu, żeby wypełnić czymś mikrofalę. I trochę pofilmuję. Zrobię trochę filmików na Facebooka.
I asked my girlfriend to pretend that she was foreign. I asked her to imagine that she came from Spain. And I asked her to whisper in my ear and in Spanish. And I said, if you do this for me, I will never ask for anything again. And she said, away, por favor. I lied and I said, no reason, why, what's wrong? And she looked down and sighed, and she pulled back up the covers. She said, you know, sometimes it feels like there's someone else on your mind. Już najeździłem za jakieś godzina, czy może półtorej godziny zajdzie słońce. Więc już chyba jak wrócę ze sklepu, to już nie będę nigdzie wychodził, tylko po prostu zostanę u siebie i będę planował dalszą podróż.